Szczęść Boże, coś Wam powiem. Największy niepokój z dzisiejszej Ewangelii powodują we mnie słowa Jezusa. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Odnosząc je do aktualnego sposobu życia, wielu ludzi widzimy, że oni nie są ani z Jezusem, ani nawet w jakiejś wielkiej opozycji do Niego. Są raczej obojętni i uśpieni. Nie mają doświadczenia Jego miłości, ale równocześnie nie mają czemu się przeciwstawiać. Podnoszą krzyki przeciw Kościołowi jako instytucji w tym ludzkim wymiarze. Ale to wszystko są pochukiwania i puste oskarżenia, które wynikają z bezbożnego stylu życia tych ludzi. Zgromadzeni wokół Jezusa oskarżyli Boga o konszachty z diabłem. Paranoja. Tylko czemu się dziwić? Kiedy ktoś z nas podejmuje się zadania, które nie jest po myśli jakiejś części społeczeństwa, to podnosi się larum, że nasze działania są grą pozorów. Niby może coś z tego dobrego wyjdzie, ale pewnie mamy ukryte i niecne zamiary. Papież Benedykt XVI powiedział: diabeł zawsze stara się zburzyć w nas dzieło Boga, siejąc podział w ludzkim sercu, pomiędzy ciałem i duszą, człowiekiem i Bogiem, w relacjach społecznych, międzynarodowych. Zło sieje wojnę, Bóg jest twórcą pokoju. Kiedy Jezus wypędza złe duchy z naszego serca, to nie po to, by uczynić z nas pustostan, ale po to, by w naszym sercu uczynić świątynię dla swojego ducha. Mamy pozwolić Panu budować w nas Królestwo Boże i to On jest tym, który może nas ustrzec i sprawić, że będziemy bezpieczni. Komu oddajesz ster w ręce, to ten poprowadzi Twój statek. Bądźmy z Jezusem, a można uczynić to na dwa sposoby. Albo tak, jak ja tego chcę, czyli na moich własnych warunkach, albo tak, jak On tego chce, czyli przyjmując Jego zaproszenie do kroczenia za Nim. Niby jesteśmy z Jezusem, ale tak naprawdę robimy to w taki sposób, aby to nasze ego było zadowolone. Jezus ma zadowolić się naszym sposobem na życie. Ale to nie zgadza się z Ewangelią. Często stosujemy taki trik: Słowo Boże dostosowujemy do swojego życia. A powinno być na odwrót. Nasze życie powinniśmy dostosować do Słowa Bożego. Jeśli tego nie pojmiemy, będziemy nieustannie rozpraszać zamiast gromadzić w jedno. Naszym zadaniem jest szukać Boga wszędzie i we wszystkim i w tym Go odnajdywać. I pamiętać, że jest ktoś, kto ciągle zwodzi i uwodzi. Ktoś, kto deformuje rzeczywistość i przeinacza fakty. Trwa walka między dobrem a złem w nas i wokół nas. Potrzeba nam więc Jezusa, bo gdzie nie ma w sercu Boga, przychodzi ktoś inny, złośliwszy i stan człowieka się pogarsza. Na koniec myśl świętego Cezarego z Arles. Skoro Chrystus swoim przyjściem wyrwał demona z naszych serc, aby przygotować w nich swoją świątynię, starajmy się ze wszystkich sił i z Jego pomocą, aby nie został w nas znieważony przez nasze złe uczynki.